Hej, witam Cię. W ostatni dzień października i zapraszam do naszego studium, kiedy zastanawiamy się nad tym, co Pan Bóg powiedział o nas. I dzisiejszy dzień jest kolejną taką dobrą okazją, żeby skupiać się właśnie na Jego słowach, a nie na tym, jak się czujemy i nie na tym, jak myślimy, dlatego że Jego myśli przewyższają nasze myśli i one niosą ze sobą życie. Zapraszam. Dzisiaj znowu list do Galacji, a tym razem czwarty rozdział i zerkniemy na werset piąty i szósty. Aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swego syna, wołającego Abba Ojcze. Doświadczyliśmy usynowienia, czyli takiej adopcji, E, tak więc nie jesteśmy już e, sługami, ale jesteśmy synami, tak jak mówi e, siódmy werset. I jesteśmy również dziedzicami, również o tym mówiliśmy wcześniej. E, I mamy dowód, że tak powiem, na to. To nie jest tylko nasz wymysł, ponieważ Bóg dał nam ducha do naszego wnętrza, który mówi nam: tak, jesteś synem. Jesteś synem. E, ja jestem Twoim tatusiem, Abba. Bardzo się cieszę, że w ostatnich czasach ludzie odkryli to, że Bóg nie jest jedynie ojcem, nie jest też tatą, jest tatusiem. Bo słowo abba właśnie to znaczy. Jest to takie pieszczotliwe, bardzo intymne słowo, które jest pomiędzy synem a ojcem. Kiedy jesteś, jesteśmy z kimś blisko, to nazywamy go takimi zdrobnieniami, mamy specjalne nazwy. Jeżeli czujemy do kogoś coś pozytywnego, jeżeli kochamy bardzo, jeżeli kochamy bardzo swoją mamę, to mówimy mamusia, mamunia. Jeżeli kochamy tatę, to mówimy tatusiu, tatuniu, niektórzy mówią. Ja też tak mówiłam, tatuniu. A jeżeli mamy dystans, jeżeli boimy się, to mówimy ojcze, matko. I kiedyś tak było, te słowa wyrażały oczywiście szacunek również, ale również pewien dystans. I tutaj czytamy o tym, że Duch jest nam dany do naszego wnętrza, który woła, on woła abba ojcze. Ten duch w nas wyrywa się modląc się wzywając tatusia. tak żeby wyrazić tą czułość i tą bliskość, którą mamy z naszym ojcem w niebie. Jesteśmy z nami, i kobiety są synami, mężczyźni są synami. Niektórzy lubią tutaj robić takie rozróżnienia i mówić, że my jesteśmy córkami Boga, ale nie jest to biblijne określenie, i myślę, że to nie jest jakaś dyskryminacja, tylko też zrozumienie tego, że będąc w Chrystusie już nie jesteśmy kobietami i mężczyznami, tylko jesteśmy wszyscy synami. Dlatego, że w Chrystusie te ludzkie podziały z uwagi na jakieś role, które pełnimy, tak? seksualne czy rodzinne, tak, społeczne, one już nie mają zastosowania i w niebie będziemy z nami, Więc doświadczamy usynowienia, ponieważ Jezus Chrystus e, również był Synem Bożym i stał się naszym bratem. Kiedy my przychodzimy do Boga i nawracamy się, to stajemy się również synami i On się staje naszym bratem. Jest to taki termin... To logiczny jest to termin duchowy, który obejmuje wszystkie płcie, tak że tak powiem, <grywa> który jest niezależny od tych ludzkich podziałów na płeć. Syn to jest ktoś, kto żyje blisko ojca, kto pozwolił, żeby jego duch, żeby Boży duch go wypełnił. I żeby ten duch mógł odczuwać Boga jako ojca, mógł odbierać Boga jako ojca, rozumieć Go jako ojca. Być w relacji syn-ojciec, żeby ta relacja zeszła na głębszy poziom, nie tylko szacunku, nie tylko bojaźni, chociaż to oczywiście też, ale, ale również pewnej intymności, tak? Bo ojciec z synem jest w zażyłych stosunkach nie tak jak z sługą, tak nie tak jak z, z przyjaciółmi nawet, czy z obcymi, ale jest blisko, syn jest blisko ojca i e, dlatego Bóg chciał, żebyśmy się upewnili co do tego i zrozumieli, że on nas przygarnia, kiedy my go szukamy, kiedy my wyznajemy swoje grzechy, kiedy my wybieramy jego ścieżki, kiedy się nawracamy, aby nasze życie było inne niż ludzi we w świecie. Kiedy zrywamy z grzechem, zrywamy ze star starym sposobem myślenia, yy, kiedy przestajemy żyć dla samych siebie, tylko ch chcemy podać swoje życie i mówimy: Boże, weźmie, chcę żyć tylko dla Ciebie, chcę robić to, co się Tobie podoba, nie chcę korzystać ze swoich własnych pomysłów, to to jest ten moment, kiedy doświadczamy usynowienia, dlatego że to jest jak powrót syna marnotrawnego do ojca. Wracamy do Niego, wracamy do Niego, i on nas przygarnia. I on zakłada nam czystą szatę, daje nam sandały, pierścień na rękę. I to cała ta przypowieść pięknie ilustruje to, co Bóg z nami robi, kiedy my się nawracamy, kiedy przychodzimy do Niego. Kiedy Bóg przywraca nam godność synów, że już nie jesteśmy niewolnikami, już nie jesteśmy tymi, którzy jadali ze świniami, ale jesteśmy tymi, którzy są dziedzicami, którzy są częścią rodziny. Którzy są okryci szatą sprawiedliwości, oczyszczeni z grzechów, z brudów, które robiliśmy w przeszłości. Mamy pierścień na ręku, który też symbolizuje władzę i przynależność do rodziny, do rodu królewskiego. Mamy sandały. Nie jesteśmy już niewolnikami, którzy chodzą boso, ale jesteśmy tymi, którzy są usynowieni, którzy, jesteśmy, którzy są częścią rodziny. Boże, ja Ci dziękuję i Cię wysławiam za to, że Ty. Nas właśnie zaadoptowałeś, że nie jesteśmy tylko Twoimi wyznawcami, tak jak może inni ludzie w innych religiach są jedynie wyznawcami, nie doświadczają usynowienia, nie doświadczają tego, że są częścią rodziny, że Ty jesteś ojcem, że Ty jesteś tatusiem, że Ty jesteś tym, z kim możemy mieć bliską relację, który otwiera swoje serce przed nami. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty jesteś osobą. Ty nie jesteś religią, ty jesteś osobą. Ty jesteś żywą osobą, która mówi, która jest, yy, która się z nami komunikuje, która nas przytula, u której możemy znaleźć zrozumienie. Dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za te słowa, które czytamy w Piśmie Świętym. To nie jest oczywiste i jest tak wielu ludzi na świecie, którzy nawet wierzą może wierzą w Ciebie, może nazywają Cię innymi imionami. Ale nie znają Ciebie, nie znają Twoich słów, nie rozumieją, że, że Ty wzywasz ich do, do bycia synami. Dziękujemy za Twoje słowa i za to, że taką część nam w swojej rodzinie wyznaczyłeś. Dajesz nam też swojego ducha, który potwierdza, ponieważ czujemy w moich, naszych sercach, że, że Ty jesteś tatą i że jesteśmy Twoimi dziećmi. Palimy Twoje imię za to i dziękujemy za to zaszczytne miejsce w Twojej rodzinie. W drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. E, mam dla Was pytanie, jak Wam się wydaje, jaka jest różnica mm, pomiędzy właśnie byciem tylko wierzącym wyznawcą, a byciem Bożym Synem. Zazwyczaj, kiedy myślimy o Bożym Synu, to myślimy tylko o Jezusie Chrystusie. Może dla niektórych z Was to jest takie niewygodne, wow, ja jestem Bożym Synem, jak to możliwe, tak jak Jezus Chrystus. Ale jest to fakt, ponieważ czytamy o tym w Bożym Słowie, to Bóg nas tak nie nazywa, to nie my sami Ciebie tutaj jakoś wynosimy. Jak Wy to odbieracie, w jaki sposób żyjecie z tym, jak tego doświadczacie na co dzień? Bardzo jestem tego ciekawa. Proszę napiszcie w komentarzu. Błogosławię Was. Bądźcie z Bogiem dzisiaj przez cały dzień. Do jutra.